Co sądzisz o ekstremalnym wyzwaniu z przyjaciółmi? Zacznijmy od najbardziej znanej zabawy. Wyobraź sobie, że podłoga parzy! Co zrobisz? Impreza idzie świetnie, a towarzystwo jest wspaniałe. Jest beztroska zabawa. Gdy nagle... A! Podłoga parzy! Ratujcie się! Możesz na coś wskoczyć, żeby nie poparzyć sobie stóp. Albo użyj puszek z napojami. Karol, tylko nie spadnij! Ach, najlepsze miejsca są już zajęte. Co tu zrobić? O, drzewko figowe! Muszę na nie wskoczyć! Ups! O, w samą lawę! Wybacz, Marcin, ale to było prześmieszne! Michał ćwiczy na powietrzu. W zdrowym ciele zdrowy duch! Najważniejsze to być uważnym. Na wypadek, gdy nadejdzie ten moment. Parzy! Dokąd mogę uciec? Pozostaje mi jeden wybór. Wspinaczka po ścianie. Tylko najmocniejsi to przetrwają. Och, dzięki Bogu za moje ćwiczenia! A teraz trzeba się przemieścić bez dotykania ziemi. Dalej, Michał! Dasz radę! Wow, czyli po to mu były te wszystkie ćwiczenia. Z takimi umiejętnościami Michał przeżyje w każdej sytuacji. Fiu! Blisko było. Laura podlewa swój ogródek, ale nie ma pojęcia, że... jej piękny trawnik zaczął parzyć! Aaaa! Dobra, dobra. Oto idealne rozwiązanie. Wejdź do auta przez okno. Wybacz, właśnie odjeżdżam. Kierowca nie ma pojęcia, co się dzieje. Ale to nic. Laura rusza do akcji. Następne auto. Ludzie nie powinni zostawiać otwartych okien. Ewidentnie. A oto wyczyn godny Jamesa Bonda. Laura czuje, jakby przepełzanie z auta do auta było jej powołaniem. I nareszcie dociera do swojego auta. Wspina się na fotel kierowcy i łapie oddech. To nie było łatwe zadanie. Kolejny dzień w szkole. Profesor Black sprawdza, jak idzie uczniom z nowym materiałem. Kasia idzie do tablicy. Ale nie skończy równania. Bo coś nie idzie zgodnie z planem. Wszyscy! Podłoga parzy! Nie ma czasu na naukę. Musisz wspiąć się na biurko nauczyciela. Kasia, przegięłaś. O rany, ona skacze po ławkach. Jej koledzy z klasy są w szoku. Ups, sorry za zeszyt. Ugh, nareszcie moja ławka. Znów jestem bezpieczna. Udało się! Juhu! Ktoś chyba zamierzał tu coś zjeść. I wyciągnął pałeczki. A oto one. Apetyczne, pyszne nudle. Ale nie tak szybko. Koniec jedzenia. Zostaw nudle i ratuj się. Podłoga parzy bez litości. Wskoczenie na stół to najlepsze wyjście z tej sytuacji. Stamtąd już sobie poradzisz. Kuchnia to niezłe miejsce na uniknięcie parzącej podłogi. Jest tu spory wybór. O, pan krzesło! Podwiezie mnie pan do okna? Nieźle. Ale co teraz? Michał, to podstawowa wiedza. Musisz przenieść się w bezpieczniejsze miejsce. Ale to nie takie proste. Wyzwanie toczy się dalej. Ech, jak uniknąć lawy w pustym pokoju? Czas nauczyć się latać. Dostawa pizzy. Ktoś tu będzie szczęśliwy. Idzie klientka. Zapłać dostawcy i możesz jeść. Pięknie pachnie. Ale kolacja będzie musiała poczekać.
bo podłoga parzy. Czas zapomnieć o pizzy. Cóż, biedna, słodka, pyszna. Nie, koniec. Jak mam się stąd wydostać? What? Ostrożnie się po nim przesuwaj. Ale jest pewien problem. Niegrzeczny, hałasujący sąsiad. Hej, złaź z mojego płotu! Co jest gorsze? Wpadnięcie do gorącego krateru z lawą czy lodowaty prysznic? Świat to jest straszne miejsce. Muszę iść do łazienki. Ale Laura była szybsza. Uzbrój się w cierpliwość. Tak, i nie tylko. Podłoga parzy! O nie, nie mam dokąd uciec. Ania dosłownie wspina się po ścianie, żeby wygrać ten challenge. Bo jak ma przetrwać w pustym korytarzu? Kasia jest w sklepie. Co by tu dziś ugotować? Biedactwo. Nie ma pojęcia, że nic nie będzie dziś jadła. Podłoga parzy! Muszę uciekać! Może wejdę na tę półkę? Nie, to kiepski pomysł. Ale wejście do koszyka to lepsza opcja. Przepraszam, co się tu dzieje? To bardzo dziwne zachowanie. Wybacz, to wszystko przez wyzwanie podłoga parzy. Podłoga. Dlaczego nic wcześniej nie powiedziałaś? Chodź, pójdziemy po zakupy. Michał idzie do domu. Miejmy nadzieję, że wyzwanie podłoga parzy już się skończyło. Czeka na windę. Nareszcie. Ale chyba wejście do mieszkania będzie cięższe niż się spodziewał. Nadchodzi lawa. Jedźmy! To przerażające. Jak uciec od gorącej lawy, kiedy jesteś w windzie? Właśnie tak. Szkoda tylko, że Michał nie jest Spider-Manem. Te ściany są dosyć śliskie. Wizyta u lekarza to rutynowa sprawa. Jeśli źle się czujesz, nie ignoruj symptomów. Oddychaj. Okej, weź głęboki oddech. Gdy nagle wyzwanie znalazło się w gabinecie lekarskim. Laura nie ma dużego wyboru. Jedno krzesło, kolejne. Jak masz dwa krzesła, to daleko zajdziesz. Kąpiel pod koniec dnia jest najlepsza. Ach, ile tu piany. Wow. Możesz robić figury z piany, bawić się gumową kaczuszką albo sobie pośpiewać. Dopóki nie usłyszysz... Parzy! Koniec z relaksem. Musisz stąd uciekać. Najpierw na sedes. Później spróbuj wspiąć się po ścianie. Kasia, uważaj! Przedstawienie chłopaka rodzicom jest takie ekscytujące. Tata już się denerwuje, a gość się spóźnia. O, nareszcie jest. Chyba też się trochę denerwuje. Kochanie, poznaj mojego tatę i moją mamę. I ekstremalne wyzwanie, podłoga parzy. Ups, to zły moment. Najlepsze wyjście z tej sytuacji to wskoczenie w ramiona taty. To oryginalne pierwsze wrażenie. Mama wygląda, jakby miała za chwilę zemdleć. Laura też ledwo się trzyma. Ach, co za okropność. Ten koleś jest dziwny. Proszę, to tylko wyzwanie. Szpagat to ambitne zadanie. Najpierw musisz dobrze się porozciągać. Okej, spróbujmy. Nie, nie dziś. Ale lawa nigdy nie śpi. Dobrze, że masz kanapę. I krzesło. A, nadchodzi. A oto szpagaty. Nie do wiary. Dzięki za pomoc, lawo. Podobało ci się nasze wyzwanie podłoga parzy? Podejmiesz je z przyjaciółmi? W jaki najbardziej szalony sposób uniknąłeś lawy?
Daj nam znać w komentarzach. Daj nam kciuk w górę i subskrybuj nasz kanał, jeśli jesteś tu nowy. Kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików na Trum Trum Wow!